nie ma sprzeczności interesów między właścicielem, szefem, a pracownikiem, a celami firmy, zaczyna się robić perpetuum mobile, coś pięknego. Wszyscy grają do jednej bramki, a takiej firmy nie da się zatrzymać swoich sukcesów. Jeżeli celem polskiego młodego człowieka jest praca w korporacji, to nie ma przyszłości dla takiego kraju. Proszę Państwa, jeżeli odchodzi się od kultu sukcesu osiągniętego ciężką pracą, to w to miejsce wchodzi realny socjalizm, byle jakości na każdym kroku. Regulacje oparte są na biurokracji. Jeżeli ktoś spełni wymogi biurokratyczne, to może robić dowolne zło, byle tylko miał porządek w papierach. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Roman Kluska, twórca firmy komputerowej Optimus oraz portalu Onet, producent wysokiej jakości serów owczych, symbol przedsiębiorczości niszczonej przez urzędników. Ruszajmy! Uwaga, uwaga, ogłoszenie. Poniżej tego wideo znajdziecie link do kanału mojego wspólnika Kacpra. Kanał nazywa się Smart Life i na tym kanale znajdziecie opublikowany przedwczoraj dodatkowy drugi wywiad z Romanem Kluską, tym razem koncentrujący się głównie na firmie produkującej owcze sery oraz na etyce w biznesie. Bardzo gorąco zapraszam, abyście zasubskrybowali również tamten kanał. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. No i dzisiaj nie kto inny jak Roman Kluska, człowiek, którego każdy polski przedsiębiorca zajmujący się przedsiębiorczością, ekonomią, gospodarką na pewno zna, jak również historię, która daje do myślenia. Witam serdecznie. Witam również Państwa, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że w tych pięknych okolicach możemy się spotkać. Ostatnio ogłosił Pan taką tezę, że coraz gorzej jest pod kątem zmian podatkowych, wolnorynkowych. Nie wszyscy to może w pełni rozumieją, dlatego że dużo w Polsce mamy też młodych przedsiębiorców i oni na przykład jak się ktoś odnosi na przykład do ustawy Wilczka do lat 90., to rzeczywiście jak się rozmawia z ludźmi, którzy wtedy mieli już firmy i zobaczyli tę zmianę, to oni opowiadają, no wtedy to się, mam takich znajomych, oni mówią, wtedy to się wszystko dało sprzedać, po prostu robienie biznesu, jak ktoś nie robił źle, tylko się starał, no to po prostu było bajkowe. Natomiast młodzi przedsiębiorcy, którzy mają lat kilkanaście albo dwadzieścia kilka, nie pamiętają tego, więc im się wydaje, że to, co jest teraz, to jest takie normalne, że tak wygląda prowadzenie biznesu, ale Pan się chyba by z tym nie zgodził. Nie tylko, że się nie zgadzam, ale jest to, co mamy teraz, to jest tak naprawdę w dużej części już zaprzeczenie wolnego rynku. To nie jest już system kapitalistyczny, to jest w tej chwili system zbiurokratyzowany do takiego stopnia, że o prawdziwej wolnej gospodarce możemy już zapomnieć. Jestem szczęściarzem. W latach 90. po reformie Wilczka prowadziłem i rozwijałem swoje firmy. Proszę Państwa, ten, kto w tamtych czasach zakosztował zanurzenie się w gospodarce we własnej firmie, jak zobaczył, że może być tak, że o sukcesie swoim pracowników decyduje przede wszystkim praca, jakość intelektu, przewidywalność, zapobiegliwość, po prostu wszystko to jest cenne, co jest w nas w sposób naturalny i jeżeli my tylko robimy to dobrze, to sukces jest pełny i pewny. A mało tego, wtedy są super warunki do podzielenia się tym sukcesem z pracownikami. Jeżeli pracownicy widzą, że są w zasadzie nie pracownikami, a partnerami, że firma rośnie, ale rosną i oni, że nie ma sprzeczności interesów między właścicielem, szefem, a pracownikiem, a celami firmy, zaczyna się robić perpetuum mobile, coś pięknego. Wszyscy grają do jednej bramki, a takiej firmy nie da się zatrzymać swoich sukcesów. Niestety pana firma została zatrzymana i to w dość specyficznych okolicznościach, które do dziś są
wspominane w wielu miejscach jako przykład tego, co się człowiekowi może przydarzyć, jak mu za dobrze jednak idzie. No bo to jest ta znana historia, może nie dla wszystkich znana, no ale przypominając, Optimus SA zakończył swoją przygodę, czy pan z nim zakończył swoją przygodę, no w zasadzie w więzieniu. Tak, jest to w zasadzie historia, którą można by opowiadać, natomiast to pokazuje tą zmianę systemu. Od gospodarki wolnorynkowej, pięknej, otwartej na uczciwie, rzetelnie pracujących ludzi, do gospodarki coraz bardziej uciemiężonej przez biurokrację, przez nakazy, zakazy, limity, prawo sprzeczne wewnętrznie po to, żeby w każdej chwili można było z każdym przedsiębiorcą, który na przykład jest niepokorny, zrobić to, co się chce, ale to jest równocześnie otwarcie drogi dla korupcji. To jest otwarcie drogi dla wszelkiego typu niegodziwości i to jest wreszcie przymknięcie tej uczciwszej części życia gospodarczego, a otwarcie na taki biznes w jakiejś części szemrany, wzajemnych powiązań, układów i tak dalej. To czy dzisiaj z tej perspektywy, po tych wszystkich latach, pan uważa, że prowadzenie dużego biznesu w Polsce to jest dobry pomysł w ogóle, czy lepiej właśnie ta przysłowiowa chatka w Bieszczadach i robić sobie coś swojego i się nie wychylać? Na pewno prowadzenie biznesu nie tylko dużego, ale średniego i małego jest coraz bardziej trudne. Jest tak rośnie komplikacja ze strony urzędu, ze strony władzy w prowadzeniu tej działalności, gdzie przede wszystkim przez to, że człowiek zamiast energię dawać na rozwój firmy, daje na spełnienie absurdalnych, niczemu niesłużących wymogów, to powoduje, że coraz mniej chętnych jest do pójścia w biznes. Ja dostałem kiedyś taki, można powiedzieć, przerażający list od wykładowcy, który jest profesorem na wielu uniwersytetach w Europie, a skończył szkołę główną handlową w Warszawie. On jak wraca do Warszawy czasem na urlop, jedzie do SGPiS-u, tak się dawniej ta uczelnia nazywała, to jest jego uczelnia, i je obiad w stołówce, żeby porozmawiać sobie z polskimi studentami, zobaczyć czym żyją, jak zmieniają się ich poglądy. I kiedy kolejny raz przyjechał, stwierdził z przerażeniem, że zasadnicza różnica pomiędzy tym, co obserwuje u studentów na Zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, a tym, co u Polski. Na Zachodzie, jak jest dyskusja studentów, to jest, jak otworzę swój biznes, jak zdobędę pierwsze pieniądze, w jaką branżę zainwestuję, gdzie są największe szanse biznesowe i tak dalej, i tak dalej. Jakie potrzeby są niezaspokojone, bo firma wtedy ma największe szanse, jak otworzy się na coś, co jest niezaspokojone, a poszedł na stołówkę do największej w zasadzie polskiej uczelni biznesowej i tylko rozmowy, jak dostać się do korporacji. Napisał, można powiedzieć, przerażający list do rektora uczelni, do mnie z kopią, prosząc, żeby zadziałać, żeby dokonać zmiany mentalności, bo jeżeli celem polskiego młodego człowieka jest praca w korporacji, to nie ma przyszłości dla takiego kraju, dlatego że kraj stoi na małym i średnim biznesie, każdy kraj. No to ja zapytam, czy pan gdzieś znajduje przyczyny tego, czy to się tak wydarzyło, czy to jest, no bo to jest aż zadziwiające, to jest trochę tak to brzmi, jakby w jednym kraju się uczyło ludzi, żeby zakładać korporacje i jednocześnie w innym się przygotowuje pracowników do tych korporacji. Czy to jest przypadek, czy ktoś za te sznurki pociąga, że może to tak ma być właśnie, że to specjalnie tak jest zrobione? Myślę, że to wynika z tego, że Polacy są narodem i pracowitym, ale i myślącym. Ci studenci obserwują, jak rośnie trudność prowadzenia firmy z każdym rokiem. Widzą tą ogromną zmianę w warunkach do prowadzenia działalności gospodarczej, że kolejne rządy, to nie chodzi o rząd w tej chwili, bo to jest pewien proces, który dzieje się od lat 90. do dzisiaj, stały proces. Robi się coraz
większe udogodnienia, coraz łatwiej prowadzić biznes dużym, zwłaszcza międzynarodowym korporacjom, a cały czas pogarsza się warunki dla małych i średnich firm. To jest proces wieloletni, to jest proces, który zaszedł tak daleko, że ci młodzi ludzie po prostu to widzą i nie chcą zamiast satysfakcji z biznesu uczestniczyć w nieustannym torze przeszkód, które nie tylko, że są takie, jakie są dzisiaj, ale wiedzą, obserwując świat, że władza będzie tych przeszkód dokładać, aż w zasadzie funkcjonowanie małego i średniego biznesu stanie się prawie niemożliwe. I tu przechodzimy do tematu właśnie tego, jak się to sprytnie wprowadza, czyli są ustawy, które tam brzmią całkiem nieźle, choćby to nasze RODO europejskie, które no, każdy ceni swoją prywatność i tak dalej, więc to brzmi fajnie, no ale potem jak się tak zajrzy w to wszystko, to widać, że są duże firmy, które wynajmą sobie prawników, żeby te wszystkie rzeczy przygotowywały, no i małe firmy, które no, muszą nagle, zamiast się zajmować tym, czym się powinny zajmować, no to siedzą, piszą regulaminy, żeby nie złamać jakichś dziwnych zasad. Wiem, że pana jako rolnika dzisiaj również dotyczą te kwestie, które też mnie osobiście interesują, czyli właśnie choćby ta piątka dla zwierząt, która też dobrze brzmi, ale no ja też mam ten taki swój sceptycyzm, że mimo że bardzo chcę, żeby zwierzętom i w ogóle innym istotom było dobrze, no to jak jednak polityka w to wchodzi, to czuję podstęp. Proszę Państwa, to jest proces tak złożony i tak wielotorowy, że w zasadzie trzeba mieć dużo lat, żeby te wszystkie niuanse widzieć. Popatrzmy chociażby na piątkę dla zwierząt. Taki tylko przykład. Jestem rolnikiem, więc dlatego doskonale wiem, o czym mówimy. Hasła piękne. Tylko popatrzmy, czy choć jedno zwierzę z tego powodu będzie miało lepiej, a kto na tej całej zmianie miał stracić? Całe szczęście, że to nie weszło w życie i miejmy nadzieję, że nigdy nie wejdzie. Było to przede wszystkim uderzenie potężne w dużą część polskiej gospodarki. I to jeszcze w taką część gospodarki, która ma duży eksport, jest dochodowa, utrzymuje tysiące ludzi i daje bardzo znaczące wpływy do budżetu. Natomiast popatrzmy od strony zwierząt, czy jakiekolwiek zwierzątko na tym zyska. Jestem przekonany, że zwierzęta tylko na tym nie tylko stracą, ale będą miały nieporównywalnie gorsze warunki niż obecnie. Dajmy tylko jeden przykład. Polska jest krajem ludzi ciężko pracujących, która podąża bardzo szybko za przodującymi krajami w Europie i dokonała ogromnego skoku swoją pracą. Jeżeli przyjeżdżają hodowcy niemieccy do mojego stada i oglądają, jak mają zwierzęta u mnie, to po takich oględzinach szef takiej jednej delegacji rolników mówił: proszę pana, niech mi pan wierzy, w Niemczech nie ma ani jednej owcy, która ma tak dobrze jak owce u pana. Ani jedno, to panu gwarantuję. Tylko jak pan na tym wychodzi? To zostawmy jako osobne pytanie, ale proszę zobaczyć, do jakiego dobrostanu doprowadzili swoją pracą Polacy, że w Polsce te zwierzęta, ponieważ myśmy się faktycznie dostosowali do wielu wymogów Unii Europejskiej, kiedy stara Unia się wcale nie dostosowała, my jeździmy, oglądamy gospodarstwa w całej Europie i mamy porównanie. I mówię z pełną odpowiedzialnością. Zwierzęta w Polsce mają albo najlepiej, albo prawie najlepiej. Jak chodzi w innych krajach, na przykład jestem w Hiszpanii, żadna owca nie wychodzi na pastwisko, albo prawie żadna owca mleczna. Siedzą, dojenie, karmienie i śmierć. Co by się działo, gdyby tą ustawę zrealizować? No przecież rynek nie znosi pustki. Tą produkcję, którą Polska by nie wykonała, wykonaliby hodowcy z innych krajów. Na pewno zwierzęta miałyby nieporównywalnie lepiej. I takich absurdów pod pięknymi hasłami wprowadzanie zła jest naprawdę wiele, jest bardzo wiele, jest tak wiele, że zaczynam być zatroskany o to, w jakim kierunku zmierza Polska. Bo jeżeli my będziemy kontynuować proces wycinania małych i średnich firm, a dzieje się to w ten sposób, o którym pan wspomniał przed chwilą. Ja byłem szefem wielkiej korporacji, kiedyś moja firma dostała nagrodę, druga firma na rynku podstawowym giełdy warszawskiej, więc była to duża firma. Proszę mi wierzyć, jak byłem szefem tej firmy, było dla mnie całkowicie pomijalne, ile rząd wymyśla i jakiego prawa.
miałem prawników, miałem informatyków, system informatyczny, co rząd wymyślił, kilka przycisków w komputerze, zmiana programu, sprawozdanie jest, jakieś tam drobne opłaty przy wielkości firmy, praktycznie koszt pomijalny. Ani nie musiałem, w zasadzie nie chce rząd robić, co chce, jak chodzi o biurokrację. Tak patrzyłem na to jako szef wielkiej korporacji. Natomiast jeżeli się jest twórcą swojej małej firmy, gdzie co roku kolejne regulacje, kolejne wymogi, kolejne ustawy i kolejne setki godzin pracy, żeby spełnić te wymogi. Kiedy ten twórca swojej firmy nie zarobił jeszcze pierwszych pieniędzy, a już musi siedzieć w papierach i mało tego papieru, których nie rozumie, musi zapłacić prawnikom czy specjalistom, żeby pomogli te sprawozdania wypełnić. Proszę Państwa, jakie to są warunki początkowe na start? To jest od razu zduszenie tej małej firmy. Dlaczego? Że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, która nie różnicuje prawa między małymi i średnimi firmami. I to jest największa bolączka polskiego systemu. W innych krajach duże korporacje obowiązują dużo rygorystyczniejsze przepisy. Małych nie obowiązuje nic. Wystarczy kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks handlowy. Jak zatrujesz, jak zrobisz szkodę pracownikowi, to przecież są odpowiednie, jest sąd, są odpowiednie regulacje kodeksowe i mała firma musi postępować nawet rzetelnie jak duża w tym zakresie, w zakresie ochrony środowiska czy innych rzeczy, bo jeżeli by dostała karę wyrokiem sądowym czy jakiejś instytucji państwowej, to by się już nie podniosła. Dlatego mali przedsiębiorcy nie potrzebują żadnych tomów regulacji, jak mają postępować, bo oni w trosce, żeby się firma utrzymała na rynku i nie została zniszczona przez jakąś niegodziwość, tej niegodziwości po prostu nie popełniają. Mało tego, jeżeli tacy ludzie najczęściej działają na zakładową firmę jako działalność gospodarcza, bo to jest najprostsza forma zorganizowania. Oni wtedy odpowiadają całym swoim majątkiem, czyli nie tylko odpowiadają za wszystkie zobowiązania firmy, ale jeżeli mają jakiś dom od rodziców, jeżeli mają jakąś działkę, jeżeli mają jakiś samochód, to tu wszystkim ryzykują. Gdyby popełnili niegodziwość, to przecież musieliby zaspokoić potrzeby z tym, co służy im normalnie do życia. Dlaczego? Działalność gospodarcza jest wspaniała, bo ona uczy rzetelności, uczy pracowitości, a nie zajmuje tak dużo czasu na biurokrację. Nie muszę na przykład w działalności gospodarczej prowadzić całego systemu pilnowania pracowników. Mam naprawdę zaufanych pracowników, którym wierzę. Nie ma magazynu narzędzi, oni sobie biorą i mam do nich zaufanie, że oddadzą. Nie ma żadnego magazynu części zamiennych, one po prostu są, nie prowadzę ewidencji, ale proszę zobaczyć, dzięki temu w małej firmie, która ma formę organizacyjną działalność gospodarczą, ja nie muszę mieć magazyniera od narzędzi, nie muszę mieć magazyniera od części zamiennych do setek maszyn, które mam u mnie w maleńkiej firmie, o ile jestem tańszy. Dzięki temu mogę konkurować ze średnimi i dużymi firmami, bo działalność gospodarcza daje mi szansę funkcjonowania na starcie jako maleńka firma z mniejszymi kosztami. Teraz w ramach Nowego Ładu działalność gospodarcza została tak opodatkowana, że w zasadzie nie ma szans na działalność w długim okresie czasu. Proszę zobaczyć, to całe piękno, kiedy można było prowadzić biznes w oparciu do zaufanie do pracowników i też zaufanie przedsiębiorcy do przedsiębiorcy. Dlaczego? Bo działalność gospodarcza odpowiada całym majątkiem, więc ja musiałem być rzetelny. Musiałem być rzetelny również do moich pracowników, bo jak mnie podali do sądu, to mnie od razu zlicytują. W spółce z o.o., na przykład kapitał zakładowy, ileś tam parę groszy i koniec. A chodźcie se i dochodźcie sobie, proszę Państwa. I w tej chwili w ramach Nowego Ładu, pod przepięknymi hasłami, tak jak piątka dla zwierząt, próbuje się zlikwidować polski żywioł gospodarczy. To, co potrafiło nas przeprowadzić przez wszystkie firmy, kryzysy, które były w Unii Europejskiej. Jak rządzący się chwalili, jak to Polska zielona wyspa, jak to Polska ma cały czas małe bezrobocie. Proszę Państwa, dlatego że działalność gospodarcza, odpowiadając całym swoim majątkiem, tak jak ja teraz w okresie pandemii, po prostu finansowałem wszelkimi dostępnymi rezerwami swoją firmę, żeby ona przez ten trudny okres przetrwała, kiedy rząd na przykład w moim przypadku zamknął mi podstawowe gałęzie sprzedaży przez różne lockdowny i tak dalej. Bez działalności gospodarczej Polska w tej chwili nie byłaby tak sprawnym ekonomicznie krajem, jakim jest. Dla mnie to jest po prostu zarżnięcie kury, która znosi jedyne złote jajka obecnie w gospodarce.
No właśnie a propos tych złotych jajek, to jest też zastanawiające i często ludzie się dumają nad tym, jak to jest, że co roku jest tych różnych zasad, coraz więcej kwitów do wypełniania, dziwnych rzeczy, no bo nie było chyba takiego roku, żeby było łatwiej i lepiej, no ale jednak, jak się tak rozejrzeć, to jednak co roku ta Polska jest fajniejsza. No są te drogi, przynajmniej tak na zewnątrz to wygląda, są te auta lepsze, no ludzie wyglądają, jakby sobie radzili. Czy możemy, to już jest taka po prostu ostateczna gra, że... To jest blisko tej ostatecznej gry. Ja dam panu przykład, dlaczego w Polsce to się dzieje. U mnie jeden z pracowników wiele, wiele lat temu wyjechał z żoną do Wielkiej Brytanii, tam się dorobił, tam awansował od zwykłego pracownika w tamtejszej firmie do szefa potężnego działu, odpowiadał za wielkim koncernie, za cały pion. Dokładnie odpowiadał za czystość w fabryce spożywczej, dlatego u mnie jest taki cenny. I on mi teraz odpowiada, że jak wrócił do Polski, a wrócił tylko dlatego, że urodziło się im dziecko i nie chcieli, żeby w tamtej kulturze to dziecko się wychowywało. Bo uważają, że tam jest po prostu już nie wychowywanie dzieci, a hodowanie dzieci. Wrócili do Polski na nieporównywalnie gorsze warunki. No, u mnie nie ma kokosów, no bo jest to ciężki kawałek chleba. I on mówi tak, nie ma miesiąca, kiedy właściciel tej fabryki, której pracował, nie dzwoni. Proszę pana, niech mi pan przyśle jakiegoś Polaka, a najlepiej to 10 Polaków, a najlepiej co miesiąc 10 Polaków. Proszę państwa, wy pracujecie. Wy jesteście zaangażowani. Wy chcecie osiągnąć coś rękami swoimi. I nie boicie się ciężkiej pracy. Mówię, Polaków, Polaków, Polaków. No to można by zapytać, bo to nie są wszystko takie jakieś tajemnice, żeby rządzący, którzy no, łeb na karku mają jakiś, podejrzewam, no bo znikąd się tam nie wzięli, coś musieli zrobić, żeby tam być, no to można by powiedzieć przekornie, no to przecież jeżeli przedsiębiorczość utrzymuje miejsca pracy, daje podatki, no to tym bardziej trzeba zrobić wszystko, żeby przedsiębiorców było jak najwięcej, to wtedy będzie jak najwięcej pieniędzy w podatkach i będzie dobrze. To czemu oni nie chcą, żeby było dobrze? Ja myślę, że ci ludzie po swojemu chcą dobrze, ale popatrzmy, bo ja sam się zastanawiam, co jest przyczyną, że tak łatwo jest Polakami manipulować i często zamiast oczywistego dobra wybierają inne rozwiązanie. Jeżeli się nad tym zastanawiam, to myślę, że pokutujemy teraz za dwa pokolenia realnego socjalizmu. Proszę państwa, dwa pokolenia były indoktrynowane niemal nieustannie przez telewizję, przez prasę, przez wszelkie formy oddziaływania na młodzież, na społeczeństwo, przez przemówienia przywódców i tak dalej. Kiedy wmawiało się ludziom, że się im należy bez pracy, że mają mieć bez pracy, że coś się dzieje bez pracy, że jak się weźmie tak jak Gierek kredyty, to będzie bardzo dobrze. Tylko nikt nie mówi o spłacaniu i o kosztach społecznych, jakie wzięcie takich kredytów powołuje. Ja to, ponieważ jestem człowiekiem, już widać po brakujących włosach, ja to wszystko znam z autopsji, co będzie. Proszę państwa, pod tymi pięknymi hasłami, kiedy dwa pokolenia były indoktrynowane, następnie proszę zobaczyć, znaczna część mediów to jest kontynuacja tamtej indoktrynacji, niestety, ale jest to robione w sposób w ich interesie. Ludzie tak myślą, więc trzeba im dawać te same treści, bo się do tych treści już przyzwyczaili. I teraz w wolnej Polsce daje się podobne treści. I już trzecie pokolenie w zasadzie jest wychowywane w tym klimacie. I nikt nie ten kult, który był jeszcze na początku lat 90. odbudowany, osiągnięcia sukcesu ciężką pracą i bycia lepszym od konkurencji. Ta konkurencja, która jest gwoździem całego postępu, innowacyjności, bardzo szybkiego rozwoju kraju, ona jest tłamszona, dlatego że ona nie jest w interesie dużych korporacji, bo tym najlepiej jest nic nie robić, tylko podwyższać ceny. Postęp jest domeną firm małych i średnich, ponieważ prowadzi się raz na poziomie intelektualnym walkę z przedsiębiorczością, z kultem ciężkiej pracy, w pracy na swoim i wprowadza się to miejsce kult, że się społeczeństwu coś należy i będzie dobrze bez pracy.
A najlepiej to wziąć jednym i dać drugim, bo wtedy już będzie bardzo dobrze. Tylko proszę Państwa, zapomina się o tym, co było w realnym socjalizmie. Ja byłem wtedy dyrektorem, zastępcą dyrektora dużej państwowej firmy. I wiem, jak to działa, kiedy korzyści społeczne czy z przychodów ogólnie dostępnych można mieć taki sam poziom życia jak z pracy. Jeżeli się doprowadzi do tej sytuacji, a w tej chwili wszystko zaczyna wskazywać na to, że w takim kierunku idziemy, że w zasadzie czy się pracuje, czy się nie pracuje, ma się podobny poziom dochodów, to wtedy, proszę Państwa, no któż będzie chciał ciężko i uczciwie pracować? Ja kierowałem firmą w tamtych czasach i proszę Państwa, gwarantuję, że Polacy nie są głupcy. I jeżeli za tą samą, za ciężką pracę i za niejaką pracę, za wysoką jakość i za byle jaką jakość otrzymuje się podobne albo takie same wynagrodzenie, to głupców nie ma. Nikt nie będzie ciężko pracował, nikt nie będzie wykonywał pracy z wysoką jakością, nikt nie będzie sumienny, nikt nie będzie się starał, bo po co? Przecież Polacy nie są głupcy. Jeżeli się teraz zamawia, że taki system socjalistyczny, bo wszystko to, w kierunku, jakim teraz idziemy, to jest w kierunku realnego socjalizmu, że będzie dobrze, jak rozmawiam z młodymi, jak ty zafascynowani. W socjalizmie mieszkania były tanie, w socjalizmie wszystko było tanie i powszechnie dostępne. Powszechnie dostępne jak było, tylko w sklepach był sam ocet. O tym się nie pamięta. Ale faktycznie, jak ktoś dostał talon po znajomościach politycznych na syrenkę, to ona była tania i mógł sobie ją kupić. Tylko nikt nie wie o tym, że tą syrenkę, o jakości nie wspomnę, dostawali tylko ludzie, można powiedzieć, związani z układem władzy. Pozostałym został chleb, jeżeli był w sklepie, i masło, jeżeli było w sklepie. I coś tam na kartki, jeżeli udało się kupić, bo i nawet na kartki w mniejszych miastach nie dawało się kupować. Proszę Państwa, jeżeli odchodzi się od kultu sukcesu osiągniętego ciężką pracą, to w to miejsce wchodzi realny socjalizm byle jakości na każdym kroku. A ponieważ indoktrynacja była długo, to teraz młodzież jest zafascynowana, że będą mogli nic nie robić, mało pracować, odbierze się jednym, da się drugim w ramach tak zwanej sprawiedliwości społecznej, tylko głupich nie ma. Nie będzie wtedy kandydatów do ciężkiej, dobrej i o wysokiej jakości pracy. No to nas prowadzi do pytania, jakie jest rozwiązanie, bo oczywiście rozwiązania polityczne by się znalazły, ale no, nikt z nas nie jest politykiem, także no, nie zmienimy tego odgórnie, więc pytanie, czy coś możemy zrobić oddolnie, żeby ten proces jednak powstrzymać? No myślę, że robimy. W tej chwili, jeżeli popatrzymy na książkę chociażby Badera, który przewidział tą sytuację, jest to naukowiec niemiecki, który widząc to, co się dzieje w Unii Europejskiej, dokładnie przewidział, żył kilkanaście lat temu, przewidział to, co mamy teraz. Dokładnie to opisał w książce Koniec pieniądza papierowego. I on tam bardzo pragmatycznie, bo to jest naukowiec, który był wcześniej przedsiębiorcą, a potem zajął się pracą naukową, więc był takim, można powiedzieć, samodzielnym, niezależnym naukowcem. On przewidział, że w demokracji, w tak zwanej demokracji, władza realizuje to, co oczekuje lud. Bo w ten sposób osiąga się wynik wyborczy. Dla władzy utrzymanie władzy jest celem ponad wszystko. Więc każda partia, niezależnie co na niej pisze, albo jak się prezentuje, zrobi wszystko to, czego oczekuje lud. Jeżeli teraz lud oczekuje pieniędzy bez pracy i wygodnego życia bez pracy, to rządzący to obiecują i próbują to rozdawać. Zapominając chociażby o przykazaniu nie kradnij. Natomiast to jest droga donikąd, bo przed chwilą opisałem, jaka będzie jakość produktów, usług, ile ich będzie, jeżeli będziemy tą drogą kontynuować. Ale wtedy już nie ci rządzący, tylko następcy będą mieli problem. Natomiast Bader zauważa, że wykorzystać internet, wykorzystać wszystko, co jest możliwe, aby uświadomić, zwłaszcza młodą część społeczeństwa, bo starzy jeszcze pamiętają, tacy, można powiedzieć, nie dają się tak łatwo puszczać maliny. Poza beneficjentami tamtego systemu było ich bardzo dużo. Wszelcy działacze partyjni, inni dygnitarze na pewno lgną do tego systemu. No bo było im wtedy dobrze, teraz mają trochę gorzej. Natomiast tylko uświadomienie społeczeństwa i zażądanie przez społeczeństwo normalności spowoduje, że władza bardzo szybko, proszę zobaczyć, najpiękniejszą ustawę, nie tylko chyba w polskiej historii, jak chodzi o wolność rynkową, ale myślę, że w skali być może i całego świata, zrobił kto? Komunista Wilczek.
Dlaczego? Bo władza bała się utraty władzy i poszła na tak piękne rozwiązania rynkowe. No to ja bym może zapytał, żeby to doprecyzować, zażądanie normalności, ale w jaką formę to powinno przyjąć to zażądanie? Czy takie na zasadzie, że pracujemy nad świadomością tak długo, aż w sondażach zacznie wychodzić, czy nie wiem, ludzie gdzieś powinni wyjść i protestować? To też takie się wydaje dość nieefektywne. Zgadza się, jest to bardzo trudne, bo jeżeli ktoś jest w swojej mentalności wychowany na nutę socjalistyczną, a to mieliśmy już trzecie pokolenie jest tak wychowane, że się należy bez pracy, to proszę Państwa, jest to bardzo trudne. Natomiast Polacy są ludem myślącym. Jeżeli będzie się pokazywać argumenty, chociażby zapytajcie babci, dziadko, oni pamiętają tamte czasy. I dziadek, babcia tym młodym ludzi może z autopsji opowiedzieć, jak to będzie, jeżeli będzie się robić kult rozdawania, a nie kult pracy. I myślę, że jeżeli tak nasz program, jakieś drożdże, które spowodują fermentację tego ciasta, żeby ci młodzi ludzie przestali wierzyć w propagandę, a zaczęli myśleć i szukać źródeł prawdy, chociażby u starszych ludzi. Więc dopiero wtedy, kiedy zmienimy mentalność społeczeństwa na mentalność oczekującą zmian, na zmiany rynkowe, bo popatrzmy jak Polska, to jest dowód rzeczowy, nie potrzeba lepszego. Była krajem, gdzie nie było nic, gdzie w sklepach był tylko ocet. W ciągu paru lat półki się wypełniły, nie było bezrobocia, które wcześniej było ogromne. Budżet stał się zrównoważony nawet z dodatnim wynikiem, kiedy Polska była ogromnie zadłużonym krajem po Gierku. Proszę Państwa, kilka lat wolnego rynku dokonało większości tych przeobrażeń, które dzisiaj są. Proszę zobaczyć, wtedy powstały te wszystkie duże firmy, które dziś tak jeszcze ładnie prosperują, bo wtedy nabrały, można powiedzieć, mocy wytwórczych, bo rząd nie przeszkadzał. One dzisiaj, zobaczmy na Mały Sącz. Wtedy powstało Fakro, wtedy powstał Koral, wtedy powstał Optimus. Niby Optimusa dziś nie ma, ale jest na giełdzie kilka firm, które były w grupie Optimus i sobie pięknie radzą. Zobaczmy na cała masa, Novitus czy... ja pamiętam stare nazwy, one tam pozmieniały nazwy, więc dziś one się inaczej nazywają, ale wiele moich byłych firm jest dziś na giełdzie, są liderami w branży i pięknie sobie radzą. Ale to wszystko był ten kapitał wytworzony w ramach wolnego rynku. I jeszcze Polska odcina kupony za te kilka lat wolnego rynku. Potem, popatrzmy, jak stanęła gospodarka i zrobiły się ogromne zatory płatnicze i akurat komuniści byli przy władzy, już mówię o ostatnim okresie, kto wprowadził działalność gospodarczą i momentalnie ożywił gospodarkę? Premier Miller. Przecież działalność gospodarczą zawdzięczamy komunistom. Druga po Wilczku, najpiękniejsza rynkowa reforma w Polsce. To jest dowód rzeczowy, że każda władza, chcąc utrzymać się przy władzy, wykona to, czego lud oczekuje. Jeżeli teraz lud zorientuje się, jak był oszukiwany w ramach realnego socjalizmu i jak jest oszukiwany przez ostatnie 20 lat w większości propagandy, bo nie wszystkiej, dokona refleksji, zażąda, władza momentalnie wprowadzi reformę jeszcze lepszą od Wilczka. Czy może się okazać, że tak naprawdę to, że możemy tutaj rozmawiać i to pokazywać ludziom, to jest właśnie jedna z tych najlepszych rzeczy, jakie można zrobić? Bo właśnie uświadamiamy. Według Badera, tak, według Badera nie ma innej drogi, jak w tej chwili praca od podstaw i uświadamianie, zwłaszcza młodego pokolenia, do czego zdążamy. No to z drugiej strony a propos tego młodego pokolenia, bo ktoś mógłby powiedzieć, że dobra, no nie przeszkadzać przedsiębiorcom, no ale z drugiej strony to jakieś regulacje muszą być, bo na przykład jeżeli w kapitalizmie chodzi o to, żeby właśnie pokonać konkurencję, żeby zrobić dobrą jakość, ale też dobrą cenę, czyli właśnie dobrze na tym wyjść, no to na przykład często są podnoszone kwestie środowiskowe, czyli że no jak wszyscy będą dbać o produkcję lepszej rzeczy, którą taniej sprzedadzą, no to nikt nie ma interesu w tym, żeby środowisko miało się dobrze i na końcu środowisko będzie się miało najgorzej, więc musi wejść ktoś z zewnątrz i o to zadbać. No i zobaczmy, mamy w tej chwili ogromną ilość regulacji dotyczących środowiska. I czy o to środowisko dbamy i czy jest tak dobrze? Ja przed chwilą mówiłem, że jestem żeglarzem. Pływam po Mazurach. Chcę powiedzieć, moje ulubione, jedno z najpiękniejszych jezior, które kocham, na południu Mazur, przekształca się w ściek. Przekształca się w ściek, bo wielkie firmy bez oczyszczania ścieków wpuszczają do jeziora po prostu kożuch. Wielkie ośrodki wypoczynkowe, które powstały. A mamy super regulacje.
proszę Państwa, te regulacje oparte są na biurokracji. Jeżeli ktoś spełni wymogi biurokratyczne, to może robić dowolne zło, byle tylko miał porządek w papierach. I tego zła naokoło mamy bardzo wiele. Popatrzmy, co pewien czas zdarza się skandal, że w sklepach sprzedaje się padlinę. Nie jeden taki skandal w Polsce był. Rzecz absolutnie niemożliwa. Ale mamy takie regulacje, że się chyba lepiej nie da uregulować. Nie działa. Dlaczego? Bo nastąpił czas, że dzięki tym regulacjom, jeżeli postępuje się zgodnie z regulacjami i ma się papierki w porządku, można robić w majestacie prawa, w majestacie regulacji dowolne zło. Załóżmy, że nie ma tych regulacji. I tak jak w czasach wolnego rynku w latach 90. obowiązywał kodeks cywilny, kodeks prawny, kodeks handlowy przedwojenny, którym za każde zło ponosi się odpowiedzialność, za każdą spowodowaną szkodę ponosi się odpowiedzialność. Gdyby tych regulacji nie było, to te ośrodki, które zanieczyszczają moje piękne Mazury, nawet kropli ścieków by nie wprowadziły, bo jakby im kazano teraz wypompować wodę z jeziora i oczyścić to jezioro, to nikt by nie ryzykował wpuszczenia ścieków. Teraz, dzięki temu, że one spełniają wymogi formalne, a można z urzędnikami te wymogi formalne, zwłaszcza jak się ma znajomego, zrobić takie, że w zasadzie one nie istnieją realnie. Można wszystko wpuścić do jeziora i będzie zgodnie z przepisami. Bo akurat to, czy my szkodzimy, pominą w jakiejś tam normie. Czy dadzą takie widełki, żeby się... Albo wreszcie zgodnie z przepisami trzeba poinformować daną firmę, że będzie kontrola. Dziś tak jest, że trzeba poinformować. No to oni, ja czasami jest, beczkowozy z fekaliami jedzą jeden za drugim, no bo przychodzi kontrola i wtedy wszystko klarownie. Proszę Państwa, no absurd. Świat oparty na papierkach, świat oparty na spełnieniu wymogów formalnych jest światem nijakim i na pewno nie realizującym żadnych istotnych dla człowieka celów. To jest ciekawe, no i ciekawe, w którą stronę, znaczy widzimy, w którą zmierzamy, ale ciekawe, w którą ostatecznie pójdziemy, bo jednak nic nie jest przesądzone, na szczęście. Natomiast to, co widać, to właśnie to, że ta klasa średnia musi zginąć, że tak powiem, na to wygląda. A to ktoś by mógł zapytać, a czy to na pewno będzie aż takie złe, no bo będą te korporacje, będzie ich kilka, więc one się będą troszczyły o tych pracowników i będzie fura, skóra i komura po prostu. Może to tak dobrze tym ludziom będzie wtedy. Inni będą w budżetówce pracować, będą pili kawę. Więc pięknie to wygląda tylko w opowieściach. Natomiast jeszcze raz mówię, ja w tym realnym socjalizmie funkcjonowałem. Proszę mi wierzyć, jeżeli znikną małe firmy i średnie firmy, korporacjom nie będzie na niczym zależało. Bo pracownicy nie odejdą do małej czy średniej firmy, bo mała czy średnia firma nie zrobi produktu lepszego czy lepszej usługi. Będziemy mieli tylko proces podnoszenia cen. Proszę Państwa, mamy już zajadki tej rzeczywistości, bo moi byli pracownicy w takich korporacjach pracują, powiadają mi. Szefie, jak teraz jest dobrze? Rząd wybił konkurencję, bo są już branże, gdzie małych i średnich firm nie ma, dzięki regulacjom, które przez ostatnich, nie mówię o tym rządzie. To jest taki sam proces przez ostatnich 20 parę lat, który się w Polsce dokonuje. Więc on się już dokonał w bardzo istotny sposób. W wielu branżach zostało tylko jedna, dwie lub trzy korporacje. One się dogadały. Szefom korporacji jest super, podnoszą tylko swoje pensje, podnoszą ceny. I o nic nie muszą się trąszczyć, bo rząd wybił konkurencję. Jeżeli nie ma konkurencji małych i średnich firm, proszę Państwa, jedna wielka degrengolada, a pracownik w korporacji, jak nie ma małych i średnich firm, jest tylko śmieciem. Kto dba o śmieci? Jest to, skłania do zadumy. To też mnie przy tej okazji ciekawi właśnie a propos tępienia tej konkurencji. No są takie branże, gdzie każdy zdrowo myślący człowiek nie wejdzie. No branża paliwowa na przykład tak brzmi, że tam się w ogóle nie wchodzi, że lepiej nie wchodzić, bo to się różnie może skończyć. I tu chciałem zapytać, no bo pan zna bardzo dużo innych przedsiębiorców, którzy też zaczynali w tych lepszych gospodarczo czasach. Czy zmieniło się faktycznie sposób, że tak powiem, tępienia ludzi? Bo teraz nie słychać dużo takich historii jak ta pana historia, że tu ktoś przychodził, szantażował, żądał pieniędzy i nagle przypadkiem tutaj w kajdany do więzienia z tej strony, z drugiej strony wojsko chciało przejąć pana samochody i to wszystko się wydarzyło zadziwiająco w skoordynowany sposób. Takich historii mało teraz się słyszy.
Czyli jak strzelam, a może się ucisza, ale strzelam, że teraz się po prostu to dalej się to samo robi, tylko w inny sposób, tak? Że teraz po prostu wejdziemy taką ustawą, że oni sami się jutro zamkną i nie trzeba będzie nawet wysyłać chłopaków. Proszę zobaczyć, ponieważ jestem tą osobą, gdzie ludzie do mnie piszą, przyjeżdżają, dzwonią, zaczynając rozmowę. Ja chcę panu opowiedzieć, co się mi wydarzyło, pan mi w to uwierzy. Proszę państwa, tych sytuacji jest ani mniej, ani więcej. Pod spodem funkcjonuje ten smutny obraz rzeczywistości postkomunistycznej. Doszło tak dużo prawa, że w tej chwili to, co w moich czasach było jeszcze możliwe, że ja mogłem próbować się bronić, to w chwili doszło tyle prawa sprzecznego wewnętrznie, które uzasadnia niemal każdą decyzję urzędnika, że ja, jak przyjeżdżają ci ludzie wymęczeni, opowiadający krzywdę, ja im mówię, szkoda, i pytają, co robić. Ja mówię jedno, szkoda twojego czasu i twojego zdrowia. Z koniem nie masz szans się kopać. Po prostu proces degrengolady prawa, degrengolady rzeczywistości i demoralizacji bardzo wielu ludzi, którzy przyzwyczajeni się do bezkarności, obojętnie jaką decyzję podejmą, cały czas postępuje, proporcjonalnie do ilości drukowanego prawa przez tych, którzy to prawo drukują. I dlatego, ponieważ dochodzenie stało się dużo trudniejsze, bo gąszcz jest dużo większy, ci ludzie kiwają głową, jak im doradzam, żeby się nie kopali z koniem. Tłumaczę im, że przecież życie, przynajmniej dla większości Polaków wierzących, nie kończy się na tym świecie. Trzeba przyjąć, bo nic nie zrobisz. Oprzyj się na Stwórcy, który to widzi. Ofiaruj mu to cierpienie. I można powiedzieć, porażka będzie zasługą. Bo jeżeli ty potrafisz przyjąć to, co się spotkało, i nie mścić się i nie nienawidzić tych, którzy ci to zrobili, to zgodnie z moją wiedzą ma się wtedy na tyle duże zasługi, że ja dziś mogę powiedzieć, dziękuję tym, którzy robili mi krzywdę, ja nie mam do nich żadnych nienawiści, oni pozwoli mi zrozumieć rzeczywistość, a ja dzięki aktowi przebaczenia, absolutnego przebaczenia za to wszystko, myślę, że mam zasługi u tego, u kogo zasługi warto mieć. To jest bardzo, bardzo fajne, bo to też pan przed wywiadem mówił, że, no, że pan ma świetne życie tak naprawdę, a na Wikipedii to tak nie wygląda, więc to jest właśnie fajne. To jeszcze może zapytam, jak do tego dojść, ponieważ to łatwiej się z tym zgodzić, no, że wybaczmy wszystkim, którzy nam robili krzywdę i tak dalej, no to jest fajnie, każdy by tak chciał, no ale później jednak jest ten element taki ludzki, że aż bym ich spotkał, to bym ich tutaj... To prawda. To jest chyba najtrudniejsze wyzwanie człowieka, przed jakim stoi. I zdaję sobie sprawę, jak trudną rzecz chcę tym ludziom przekazać. Żeby posuwać się, można powiedzieć, w tym procesie, mogę opowiedzieć, jak ja to robiłem. Od samej młodości nurtował mnie temat, czy jestem przypadkowym produktem ewolucji, co uczono w szkołach, czy zostałem stworzony przez Twórcę. Rodzice przekazali mi wiarę. W szkole pokazywano, że to wszystko jest fikcja. Więc proszę państwa, czy musiałem zainwestować setki, tysiące godzin, żeby swoim umysłem postarać sobie na to pytanie odpowiedzieć. To się nie dzieje za darmo. Po prostu trzeba przysiąść, przeczytać Pismo Święte samemu, przeczytać objawienia, można powiedzieć, klasyków Kościoła, skonfrontować to swoim umysłem z rzeczywistością, no i spróbować rozumem odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ja tą ogromną pracę pomalutku wykonywałem. Potem, jak trafiła mi w rękę jeszcze książka świętej siostry Faustyny, Dzienniczek, proces się przyspieszył. Bo to jest coś pięknego. Mamy objawienie po polsku i współczesnym językiem. Dużo łatwiej się czyta tą pozycję niż na przykład Pismo Święte.
kiedy język sprzed 2000 lat, nie nasza kultura, nie wiadomo, czy rozumie dobrze. Ale jak chodzi o dzienniczek siostry Faustyny, pomimo że jest bardzo trudny, nasza kultura i to jeszcze polska, objawienie po polsku i to pewność, że jest to objawienie Stwórcy. Dlaczego? Siostra Faustyna miała tylko chyba 4 klasy szkoły podstawowej. Nie byłaby w stanie wymyślić takiego dzieła filozoficznego. Widać, że zgodnie z tym, co powiedziała, podyktował jej to Pan Jezus. Czyli ja mam tekst od Stwórcy i mogę go konfrontować z rzeczywistością. I tam jest pokazane właśnie piękno bycia człowiekiem w swojej wolności i w swoim wyborze. I jest to jej pokazane w oczach Boga, jak wygląda dobro i zło. A mało tego, jest przykład Stwórcy, który sam poprzez tak nas umiłował, że oddał swoje życie za nas na krzyżu. Jeżeli teraz konfrontujemy to z wykopaliskami, z wiedzą współczesnych historyków i z technologią dzisiejszą, która potwierdza, że bardzo wielu miejscach odkrycia archeologiczne, historyczne potwierdzają wszystko to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. I jeżeli teraz Bóg faktycznie tak umiłował, że życie oddał, to to jest pokazanie heroicznej miłości i w pewnym sensie wzorca, do którego nigdy nie dojdziemy. Ale też jest, pokazuje jak gdyby logiczną konsekwencję. Jeżeli ty potrafisz na zło odpowiedzieć dobre, to w moich oczach masz tak wiele zasług, że czekam na ciebie z radością po śmierci. Czyli jeżeli teraz ja na zło, które mnie otacza, potrafię odpowiedzieć dobrem, tak jak Pan Jezus, ile mu zrobili zła, a on cały czas miłował aż do końca. Więc jeżeli skorzystamy z tego wzorca nad wzorce i skorzystamy z tego, co naszym rozumem jest dostępne, tylko trzeba zainwestować. Można łatwo mówić, nie ma Pana Boga, ale nie zainwestowałem ani godziny, żeby sobie na to pytanie rzetelnie odpowiedzieć. A to jest inwestycja nie godziny, a setek, może tysięcy godzin, żeby sobie rzetelnie na to pytanie odpowiedzieć. Ja tą pracę wykonałem i dlatego dzisiaj osiągnąłem już stan może nie wiary, ale pewności. Jeżeli ja wiem, że realne życie mnie czeka, nie wiem, od jutra czy za parę lat, jest to wszystko w rękach Stwórcy, to dla mnie znoszenie tych wszystkich trudności, tych wszystkich upokorzeń, tego całego zła i próba odpowiedzenia na to dobrocią i miłością nie jest już taka trudna. To jest budujące i prowadzi nas w sumie do pytania, czy etyczny biznes, bo wiem, że w jednym z wywiadów Pan powiedział, że etyczny biznes jest łatwiejszy, a wielu ludzi gdzieś tam pisze i komentarze i w sumie wyraża słuszną obawę, że właśnie często widzi się w świecie te firmy, które robią fuszerę, sprzedają produkty, których się nie powinno sprzedawać i dobrze na tym wychodzą. To prawda, ale dobrze wychodzą w krótkim okresie czasu. Rynek nie jest tak głupi, żeby w długim okresie czasu się nie połapać. Faktycznie można szybko osiągnąć duże pieniądze i zbankrutować. O właśnie, dzisiejsze prawo pozwala również oszukać i z majestacie prawa nie ponosić za to żadnych konsekwencji. Natomiast jeżeli chcemy prowadzić zwłaszcza rodzinną firmę z pokolenia na pokolenie w długim okresie czasu, to proszę mi wierzyć, rynek po jakimś czasie doprowadza do stałych klientów, wiernych klientów, klientów, którzy nie tylko patrzą na ceny, ale wiedzą, że mają do czynienia z czymś realnie dobrym, a mało tego, popatrzmy na tych przedsiębiorców, co idą na skróty i wikłają się w najprzeróżniejsze układy, łapówki, niegodziwości. Proszę Państwa, proszę teraz wyobrazić życie takiego przedsiębiorcy. Ja takich przedsiębiorców znam. Jak się do nich podejdzie, to tam nie ma szczęścia na twarzy. Tam można powiedzieć, nawet jak jest przedsiębiorca duży, z dużym dorobkiem takich różnych dziwnych rzeczy, to jest twarz człowieka przerażonego. Przerażonego hakami, ogonami. Ile on czasu i stresów ma, żeby to wszystko nie wyszło na wierzch. Ile energii. Można powiedzieć, że życie staje się piekłem. Nikt nie chce iść do, nie chce mieć na ziemi piekła, więc dlatego teraz proszę zobaczyć na życie przedsiębiorcy, który owszem, małą rzeczką, ciężką pracą, bez tych wielkich, szybkich pieniędzy, ale buduje swoją rodzinną firmę pomalutku. Ma wiernych klientów, nie musi się bać o zawirowania na rynku, bo oni są do niego przywiązani. Przywiązani są z całymi rodzinami. Można powiedzieć,
pokoleniami, po jakimś tam czasie, ten człowiek ma nieporównywalnie silniejszą pozycję na rynku. No to nas prowadzi prostą drogą do pytania, czy to, co dzisiaj pan robi, czy to się opłaca, bo też jak rozmawialiśmy przed wywiadem, to się wydawało ogromne przedsięwzięcie pod kątem kosztowym. No w zasadzie, gdyby wszystkie owce na świecie miały takie życie jak u pana, no to weganizm byłby bezsensownym trendem chyba. To jest to właśnie, że własna trawa po to, żeby jadły zawsze na 100% zdrowe jedzenie, pasze, które są badane, laboratorium, maszyny, no to brzmi jak coś, co właśnie nomen omen w gospodarce wolnorynkowej może się nie przyjąć, no bo ktoś inny zastosuje półśrodki, klient może nie zauważyć, nie będzie mieć czasu, żeby to badać, kto, co, jak sprzedaje certyfikaty, bio, ktoś sobie jakieś kupi i tak dalej. To prawda, to jest łatwo kupić. Proszę pana, dotknął pan bardzo ciekawego tematu. To prawda. To, co ja w tej chwili robię, można powiedzieć, na emeryturze, to nie jest rynkowy biznes, ale ja sobie mogę na to pozwolić, dlatego, że ja już pieniądze zarobiłem, a nie ukrywam. Jeżeli skonfrontowałem moje kiedyś choroby, bo jestem człowiekiem bardzo schorowanym, i naukowcy mi podpowiedzieli, co zrobić, żeby będąc w takim stanie, w miarę normalnie żyć. Powiedzieli, nie ma lepszego naturalnego lekarstwa niż prawdziwe, dobre mleko owcze i produkty z tego mleka zrobione. Ale to musi być naprawdę dobry produkt. I proszę państwa, jako chyba jedyny w świecie przedsięwzięcie zrobiłem ten dobry produkt wszystkim dostępnym dzisiaj na świecie. Nie mam z bariery finansowej, no bo akurat tak się złożyło, że tej bariery nie mam. I powstał produkt. Produkt drogi, przyznaję. Ale proszę mi wierzyć, do czasów pandemii ten produkt pomimo wysokiej ceny znikał szybciej niż został wyprodukowany. To znaczy nie było ilości towaru, które bym dał na rynek. Na początku zacząłem moje sery eksportować, ale co się okazało, że ja nie zaspokajam nawet 5% potrzeb polskich. Rynek poznał się na jakości produktu, ale prawdziwej jakości produktu. Dlatego, że ile różnych laboratorów chciało nas złapać i udowodnić, że to, co piszemy, jest nieprawdziwe, poniosło klęskę. I dlatego, oczywiście pandemia spowodowała katastrofę niemalże, dlatego, że bojąc się kwarantanny, bo gdyby rząd mi zrobił kwarantannę, to owce by mi zdechły, bo kto by je nakarmił, kto by wydoił, kto by przetworzył mleko na ser, byłaby totalna katastrofa. Więc myśmy się na wiele miesięcy odcięli od świata sami, produkując, nie sprzedając. Do tego wyginęła nam sieć sprzedaży, bo jeżeli jest taka firma, co ma dostarcza, nie dostarcza. Więc dziś faktycznie jest sytuacja bardzo trudna. Nowymi rozwiązaniami podatkowymi rząd jeszcze jak gdyby dokłada. Dlatego ja czuję wszystko to, co czują inni przedsiębiorcy, którzy wszystkimi siłami starali się przetrwać ten trudny okres dla naszej gospodarki i zainwestowali swoje oszczędności w to. Natomiast chcę powiedzieć, że to zachowanie rynku, że on docenił ten dobry produkt, pokazuje, że to, co mówię, nie jest fikcją. To jest dowód rzeczowy. Każdy wie, że do czasów pandemii zdobycie naszego sera było przywilejem. Na pewno ktoś z widzów jest zainteresowany, gdzie go teraz może zdobyć, żeby założyć kapcie i szybko ruszyć. No to gdzie, bo może ktoś nie wiedzieć. Więc w tej chwili faktycznie nie musieliśmy dotąd robić nic, żeby sery sprzedać, więc jesteśmy bardzo nieudolni w tej sprzedaży. Mamy bardzo zły sprzed 20 lat sklep internetowy, który oczywiście funkcjonuje i realizuje swoje cele, ale jest naprawdę bardzo uciążliwy dla klientów. Na dniach powstanie nowy i wtedy wszystkich zaproszę. No teraz ich też zapraszam, ale wtedy wszystkich zaproszę. Mamy ogromny zapas serów, które się namnożyły przez cały rok. Są smaki, których nigdy nie było, bo rynek nie pozwala tym serom dojrzeć. W tej chwili po uruchomieniu nowego sklepu internetowego i pod szukaniu nowej sieci sprzedaży tradycyjnej, którą straciliśmy na skutek tych różnych perturbacji niezależnych od nas, próbujemy odbudować jako przedsiębiorca, który ciężką pracą tyle razy pokonał problemy. Mam nadzieję, że i tym razem uda mi się to zrealizować. Za to trzymam kciuki. To może tylko, czy to będzie pod adresem prawdziwejedzenie.pl, czy jakimś innym, żeby... Wystarczy wpisać Kluska sery i internet poprowadzić.
Okej. To jeszcze zapytam takie, zmierzając już do końca, jedna rzecz odnośnie tej książki Badera mi chodzi po głowie odnośnie, bo też właśnie pan powiedział, jak tu pandemia na nas wpłynęła, bo wydaje się, że Bader, który badał nomen omen te rzeczy kilkanaście lat temu, że on przewidział pandemię. Tak, Bader nie przewidział pandemii, ale napisał, że albo rządy na świecie wykorzystają jakieś zagrożenie pandemią, wojną, czy stworzą pandemię, czy realizują scenariusz jakiejś wojny. W każdym razie znajdą rządy na świecie, bo to jest proces ogólnoświatowy, to nie jest proces polski, znajdą rządy na świecie sposób, żeby dokonać kropki na i nad i, w sensie procesu przejścia z kapitalizmu do realnego socjalizmu. Dlatego, że kapitalizmu opisanego w książkach i tego, który znamy sprzed lat na Zachodzie już nie ma. Rządy wymontowały z systemu kapitalistycznego dwa kluczowe czynniki samoregulacji, czyli emisję pieniądza i wysokość stóp procentowych, a to powodowało, że gospodarka kapitalistyczna była samoregulacyjnym się mechanizmem, który prowadził do szybkiego rozwoju najlepszego w danych warunkach. Owszem, on nie był idealny, ale to był najlepszy mechanizm rozwoju rynkowego i gospodarczego. Ten mechanizm został w tej chwili zastąpiony nowym mechanizmem. Wmontowano w system kapitalistyczny elementy kluczowe z realnego socjalizmu. Proszę zobaczyć. Emisje pieniądza już w zasadzie decydują rządy. Stopy procentowe wysokość też decydują rządy, a nie rynek. Czyli mamy już realny socjalizm montowany w coś, co nazywamy kapitalizmem. No i teraz trzeba znaleźć jakieś zagrożenie, żeby dokonać bardzo szybkiego przejścia, likwidując po drodze wszystkie niewygodne elementy typu klasa średnia, rodzina, wiarę, dlatego że wiara przeszkadza w procesie realizacji tego celu, bo stoi na sztywnych wartościach objawionych. Natomiast w nowej rzeczywistości trzeba, żeby co jest dobre, a zło określały rządy w swoich po prostu aktach prawnych. Czyli można powiedzieć, że będzie możliwe przedstawienie dobra jako zła, zło jako dobra. Więc to jest proces, do którego już realny socjalizm kiedyś doprowadził. No znamy to wszystko z propagandy, że na wszystko, co złe mówią, że dobre i odwrotnie. Więc żeby można to było zrealizować, Bader przewiduje, trzeba się rozprawić z klasą średnią, która jest niezależna i nie da się sobą tak łatwo manipulować. Trzeba się rozprawić z rodziną, która te wartości kontynuuje w człowieku i przekazuje kolejnym pokoleniom. Trzeba się rozprawić z Kościołem katolickim, bo on stoi na twardych, objawionych fundamentach i nie manipuluje, co jest dobrym, a co jest złym. Po zlikwidowaniu tych trzech przeszkód, Bader przewiduje realny socjalizm, nieporównywalnie bardziej ciężki od tego, co było, bo technologia poszła do przodu, inwigilacja i mechanizmy odcięcia człowieka od wszystkiego. Jeżeli zniknie pieniądz papierowy, to jeżeli zostanie nam pieniądz elektroniczny, wystarczy danego delikwenta wyłączyć z systemu i niech sobie zdycha z głodu, jak jest niepokorny. Władza dostanie tyle narzędzi, o których się w realnym socjalizmie nie śniło, żeby manipulować człowiekiem, żeby z człowieka w zasadzie zrobić maszynkę niewolniczą do pracy. Za miskę ryżu dodajmy, czyli za bardzo niewielkie wyposażenie i na bardzo niskim, jakimś minimalnym standardzie życia. Oczywiście on będzie trochę wyższy niż to, co było w realnym socjalizmie, no bo żeśmy trochę wyprodukowali przez te wszystkie lata, ale tempo rozwoju świata będzie bardzo spowolnione, jak chodzi o rozwój gospodarczy, natomiast korzyści i profity będą szły dla elit, będą szły dla sprawujących realną władzę oraz dla właścicieli i szefów korporacji. To przewidział Bader, przepraszam. No, niemniej jednak nie zazdroszczę życia też tym elitom, bo to jest takie trochę wręcz w ciągłej paranoi i strachu życie, że jeden członek elity z drugim członkiem elity na tego trzeciego wyeliminują i tego wyłączą. Także no, nie zazdroszczę, ale to, co chcę, żeby wybrzmiało, to że fajnie jest, że jeszcze jakaś świadomość w tym kraju jest i że ona, mam nadzieję, że też tą rozmową udaje się ją jeszcze bardziej zbudować i zwiększyć. Więc tutaj, żeby stało się bardziej optymistycznie właśnie, to chciałem zapytać, co ja panu mogę życzyć na najbliższe lata? Myślę, że przede wszystkim
kontynuacji drogi w miłości do otoczenia ponad wszystko, a przede wszystkim, aby świadomość społeczeństwa stała się na tyle oceniająca właściwie realność, żebym z powrotem na koniec moich biznesowych lat wrócił do tego pięknego czasu wolnego rynku, kiedy jakość pracy i szczęście to, że rozwijamy się razem z pracownikami, bo to jest ogromna satysfakcja dla przedsiębiorcy, stanie się faktem nie poprzez jakieś mrzonki socjalistyczne czy hasła, ale poprzez realnie piękną, funkcjonującą wolnorynkową gospodarkę w Polsce. No to tego życzę i panu, i sobie, i naszym widzom, bo myślę, że wszyscy na tym dobrze wyjdziemy. Super, no to jeszcze mam jedno pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do pańskiego życia? No myślę, że największym takim prezentem, który dostałem, był właśnie ten dzienniczek siostry Faustyny, który dał mi tą ogromną satysfakcję poznania objawienia po polsku, kiedy ja nie miałem wątpliwości, czy nie ma błędu w tłumaczeniu, czy kultura tamtych czasów jest zgodna z tym, co ja czuję, co ja wiem. I proszę Państwa, możliwość zatopienia się w tej ogromnej miłości połączonej z darem wolności dla człowieka, która dała mi dzisiaj poczucie swobody, dała im poczucie bycia ponad tymi wszystkimi troskami, ponad wszystkimi przeciwnościami, ponad tym wszystkim uciążliwościami życia, które obserwuję dookoła i troskam się, bo jako patriota i Polak chciałbym, żeby było dobrze, a moim zdaniem idziemy w odwrotnym kierunku. To wszystko, wiedząc o tym, że ostatecznym decydentem jest Stwórca, daje im poczucie spokoju, nadziei i szczęścia na co dzień. A propos jeszcze może tego spokoju, bo tu mi jedna rzecz przyszła właśnie do głowy, bo pan dał większość swojego majątku na cele charytatywne. I to jest ciekawe, bo jednocześnie robi pan przedsięwzięcie, które, no tak jak sam pan wspomniał, biznesowo jest ryzykowne. Nie ma właśnie w panu takich obaw, że dobra, no jak tu wtopimy te pieniądze i to nie wyjdzie, no to zaraz będziemy bankrutami i pójdziemy z torbami. Może za wcześnie, żeby rozdawać tyle pieniędzy było, albo... Proszę Państwa, mam wielu kolegów, którzy osiągnęli sukces i zachłystują się czerpaniem korzyści z tego sukcesu. I porównuję, kto jest bardziej szczęśliwy, a czyja. No niestety jest smutne, że niektórzy z tych, którzy osiągnęli ze mną sukces, prawdziwy sukces, no bo to była potężna grupa i tych beneficjentów sukcesu Optimusa i całej grupy Optimus, to przecież było 30 silnych, prężnych firm. Wiele było liderami na rynku. Także ta grupa beneficjentów była duża. No niestety niektórzy po osiągnięciu aż takich korzyści materialnych po jakimś czasie targnęli się na swoje życie. Życie w piekle dobrobytu, bez celów, kiedy mogę zaspokoić każdą zachciankę i już nie wiem, jakie zachcianki mam sobie wymyślać, naprawdę nie jest do pozazdroszczenia i jest piękne, jak się ogląda to na filmach, upudrowane, wymalowane. Ja tych ludzi znam. Z tymi ludźmi miałem do czynienia, z nimi czasem się spotykam. Proszę mi wierzyć. W żadnym wypadku nie zamieniłbym się z nimi miejscami, w których jestem. Pomimo tego więzienia, tego wszystkiego, co przeżyłem, dlatego, że w tym wszystkim, co ja przeżyłem, jest pewien sens. Jest pewna ilość dobra, którą dzięki tym różnym dotacjom, budowom udało się zrobić. Ja otrzymuję mnóstwo podziękowań, radości. Można powiedzieć, dałem wielu ludziom sens życia. Proszę Państwa, nie macie pojęcia, jak czynienie dobra wraca i jakie czyni nawet ciężkie życie codzienne, bo na każdego spadają jakieś choroby, przeciwności, elementy systemu i tak dalej. Ale pomimo tego człowiek, który stara się czynić dobro i ma to silne oparcie na fundamentach, idzie w tym trudnym czasie nieporównywalnie spokojniej, pewniej niż ten, który z tego nie korzysta. Fantastycznie, no to bardzo się cieszę, że tak pozytywnie patrzy pan w przyszłość i pokazuje, że właśnie tak można, że tu ten sens jest, bo wielu ludzi potrzebuje gdzieś
bujając się, żeby odnaleźć tę drogę. Ja mam w podzięce za przyjęcie naszego zaproszenia dwa prezenty. Książka. 48-godzinna doba. To nie oznacza, że ja tutaj panu insynuuję, że pan będzie jeszcze więcej pracować teraz. Ale być może jest tam cokolwiek, z czego będzie pan mógł skorzystać. Pięknie, dziękuję. Na pewno w wolnej chwili zobaczę, jak mogę wydłużyć dobę, bo ja chciałbym mieć 48 godzin. No jest tam trochę technik, także może akurat znajdzie się jedna, chociaż z takim stażem to myślę, że pan już przerobił wszystko, co się da w tym zakresie. No i tablica pamiątkowa eksperta. Pięknie, dziękuję. Będzie u mnie w kolekcji różnych trofeów biznesowych. Jest ich trochę, także pięknie dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się tym moim doświadczeniem czy dorobkiem. Cieszę się bardzo i dziękuję również. No i co? Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia, dużo zdrowia i tego spokoju i zaufania do świata, które nie tylko pan ma, ale dzieli się pan też z nami. Także jeszcze raz za to dziękuję w imieniu swoim i widzów. Dziękuję również państwu. Wszystkiego dobrego. Cześć.